Cześć, to znowu ja i dzisiaj kontynuujemy wąchanie i poznawanie marki Pure Distance. To już trzecia część. Zapraszam. Następne w kolejności chronologicznej są perfumy Shaiduna. Oj, nie podobają mi się. Pachną syntetycznie, mam wrażenie. Z nut jest tu na pewno róża. Róża jest taka cięższa, słodka, marmoladowa. Tego jakieś nuty cytrusowo-pudrowe, może trochę wanilia. Ta róża jest taka, sprawia wrażenie, w ogóle cały zapach sprawia wrażenie takiego chemicznego i syntetycznego. Wydaje mi się, że bardziej geranium niż róża. A jest to zapach bardzo podobny do olejku geraniowego. No nie wiem, no w każdym razie. No nic ciekawego, mówię. Takie pudrowe, słodkie cytrusy. Wanilia. Taka sucha, drzewna, nie taka kuchenna wanilia. Słodka. Taka marmolada z dzikiej róży, no i to geranium, i to tyle. Zapach jest bardzo lekki, ledwo co się unosi z bloterka. Trzeba bardzo blisko przykładać nos, żeby coś poczuć. No nie wiem, może będzie ciekawie, jak otwarcie się trochę wyłagodzi. Okej. No to dalej. Kolejna jest Warszawa. Pierwsze, co uderza w nos, to galbanum i taka bardzo słodka, wręcz różowa, jeśli można tak określić, nuta gumy balonowej. Zapach znowu nawiązuje do takich klasycznych kobiecych szyprów, ale jest unowocześniony. Nie pachnie oldschoolowo, ale czuć te nawiązania do klasyki znowu. Nie czuć takie gorzkie zielone galbanum, ale to galbanum jest raczej w tle. Na pierwszym planie jest taka, no, jak już mówiłem, różowość. Taka różowa słodycz kojarząca się z gumą balonową. Zapach jest mocno słodki, kwiatowy. W tle jest jakaś ciekawa, chłodna, wręcz zimna, fizjologiczna nuta, która kojarzy mi się trochę z Secretions Magnifique. Taka metaliczna, fizjologiczna nuta. Nie wiem, co to jest, ale tak mi się kojarzy. Z taką brudną, metalową rurą w autobusie, której każdy się trzyma. No okej, dobra. Sprawdzimy potem. I ostatni na dzisiaj jest Anotus. Strasznie banalny, cytrusowy, kojarzący się z męską klasyką typu Chanel Pour Homme na przykład, albo jakiś Dior Eau Sauvage. Jest bardzo świeżo cytrusowo, z cytrusów dominuje tu zdecydowanie cytryna. Mamy jakąś gorycz, zieloną gorycz, więc podejrzewam, że jest to Petit Grain. Petit Grain to jest bodajże olejek z liści kwiatu pomarańczy, z liści neroli. I on właśnie jest taki zielony, trawiasty, gorzkawy, tak mi się zawsze kojarzył. Poza tym, jak w tych wszystkich klasykach męskich, są tu jakieś nuty ziołowe. Trudno mi powiedzieć, co to dokładnie jest. I wydaje mi się, że jest on skierowany raczej w stronę mężczyzn. Znaczy, nie jest zły, jest dobry, jest wręcz bardzo dobry. Znowu jest on trochę unowocześniony, nawiązuje zdecydowanie do klasyków męskich, ale jest unowocześniony. Ma taką zimną, odświeżającą, chłodną nutę. W każdym razie nie pachnie aż tak retro. No nic, nie będę ukrywał, że dzisiejsze próbki były według mnie zdecydowanie najgorsze ze wszystkich, które testowałem, ale może coś się zmieni
Zobaczymy. No co, no to wracam do Was za jakąś godzinę. Może dwie. Zobaczę. No dobra, to znowu ja po półtora godzinnej przerwie. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Na pewno zmieniła się jakość wideo, chociaż na pewno może widać, może nie. W każdym razie nagrywam tę część odcinka tylną kamerą. Cały czas nagrywałem przednią kamerą telefonu, teraz spróbowałem nagrać tylną. Zobaczymy, czy faktycznie będzie dużo lepiej. Jeśli tak, to myślę, że już przy tym zostanę. To co, pierwszy zapach Szejduna. Zobaczymy. Nadal dominuje tutaj róża i geranium. I specjalnie się nie zmienił. Nie ma w nim według mnie nic ciekawego. Róża, geranium, wanilia i to w sumie to tyle. Może coś balsamicznego, coś delikatnie takiego orzeźwiającego, jakieś cytrusy, ale nie wiem. Niezbyt mi się podoba. Okej. Warszawa. Warszawa praktycznie bez zmian. Dalej na pierwszym planie mamy tą taką kwiatowo-różową słodycz w stylu gumy balonowej. Do tego galbanum i do tego ta fizjologiczna nuta, o której wspominałem wcześniej. Okej. No, zapach kompletnie nie dla mnie, ale jest ciekawy. I ostatni Anotus. Cytrusy złagodniały. Jest odrobinę słodszy niż na początku, odrobinę mniej orzeźwiający. Petit grain dalej wyczuwalny, czyli taki jest dalej taki gorzki, zielony. W tle czuć teraz odrobinę słodyczy. Jest sprawia wrażenie odrobinę cięższego niż to było na początku, jak już te nuty głowy trochę osiadły. No a w dalszym ciągu jest to po prostu męski, cytrusowy zapach. Ładny, bardzo, bardzo ładny. Pachnący bardzo naturalnie, ale nic ciekawego i według mnie zdecydowanie nie warty tych pieniędzy. No to wiadomo kwestia subiektywna, ale no ja za cytrusowe perfumy nie dałbym takiej kwoty, jaką życzy sobie marka Pure Distance. No nie ukrywam, że te trzy perfumy, które testowałem dzisiaj, podobały mi się najmniej ze wszystkich, które testowałem do tej pory. Też nie przekreślam ich całkowicie, wiadomo, to są pierwsze wrażenia, w dodatku na bloterkach. No, zapach na skórze może rozwinąć się i wybrzmiewać zupełnie inaczej niż na bloterach. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę. Na pewno te zapachy jeszcze przetestuję na skórze wszystkie. I nie wiem, nie spodziewam się cudów, ale jeśli coś naprawdę mnie pozytywnie zaskoczy, jeśli stwierdzę, że coś jest warte uwagi czy większego, głębszego omówienia, to nagram jeszcze jakiś filmik na temat tego zapachu. Ale nie obiecuję. Tak jak mówiłem, jeśli coś na skórze będzie pachniało inaczej, lepiej, ciekawiej, to może zrobię jakąś mini recenzję. No nic, to co? To by było na tyle i zapraszam na kolejną, ostatnią, już czwartą część. W czwartej części będziemy mieli dwa ostatnie zapachy marki Pure Distance. Zapomniałem ich nazwy, nieistotne. I podsumowanie. I to tyle. Dziękuję. Do zobaczenia.